Dobry wieczór. Dziś z nowego miejsca i z innymi słuchawkami niż zwykle. O jąkaniu w internecie, co można znaleźć w przestrzeni online na temat jąkania, ale także giełkotu, gdzie można dowiedzieć się więcej, jakie informacje mogą się przydać rodzicom, a które bardziej przydadzą się specjalistom. Gdzie dorosła osoba z jąkaniem bądź giełkotem może znaleźć coś dla siebie. Ponieważ jednak w tym tygodniu były walentynki, a więc święto, które dla wielu osób kojarzy się z miłością skierowaną do innej osoby, do partnera, pomyślałam, że warto też przez chwilę porozmawiać o tym, jak istotną przeszkodą jąkanie bywa w momencie, gdy młode osoby starają się nawiązać relację, bliższą relację z partnerem bądź partnerką. Jak bardzo jąkanie może przeszkadzać, jak bardzo może utrudniać i czy musi tak rzeczywiście zawsze być. Sięgnęłam do wyników badań niezbyt odległych w czasie, z 2013 roku. Są to badania, które prowadzone były w języku polskim na grupie osób polskojęzycznych, które były osobami z jąkaniem bądź ich partnerami, ale także była grupa kontrolna. Były tam osoby niejąkające się. Do jakich wniosków doszli badacze, prowadząc te właśnie badania nad relacją, nad jakością związku z osobą jąkającą się? Okazało się, że jakość tego związku nie różni się znacząco, jeżeli jest to związek osoby niejąkającej się i osoby z jąkaniem. Okazało się, że w porównaniu ze związkiem, w którym oboje partnerzy mówią płynnie, a związkiem, w którym jedna z tych osób ma trudności w płynnym wypowiadaniu się, jakość tego związku jest porównywalnie ta sama. Istnieją pewne cechy wyróżniające partnera, osoby, która ma trudności w płynnym wypowiadaniu się. Okazuje się, że te osoby mają takie trzy cechy, bardzo istotne cechy, które mogą pomagać w utrzymywaniu tej relacji na wysokim poziomie. Zdolność do okazywania uczuć, wyrozumiałość oraz umiejętność przejmowania inicjatywy. Okazało się, że w tej grupie badawczej takie trzy cechy charakterystyczne uwidoczniły się. Była to znacząca różnica, jeżeli chodzi o porównanie z grupą kontrolną. Związek z osobą jąkającą się może być satysfakcjonujący i bardzo dobrej jakości. Wyniki badań jednoznacznie na to wskazują. Ale nie jest właśnie takie jedno małe ale. Od czego to zależy, że ta relacja jest rzeczywiście wysokiej jakości? Oczywiście składa się na to wiele elementów. Niemniej jednak bardzo istotna jest postawa właśnie osoby, która doświadcza niepłynności mowy. Czy ta niepłynność to jest cecha, która odróżnia mnie od innych? Czy jest to najważniejsza cecha moja? Czy jest to też trudność, z którą zmagam się, walczę? I czy płynność bądź niepłynność jest dla mnie kluczowa w moim życiu? Jeżeli niepłynność mowy stanowi dla mnie pewną cechę właśnie, ponieważ jestem w stanie nad tym zapanować i potrafię kontrolować swoją mowę w wystarczającym stopniu, pozwalającym mi na wypowiedzenie tego, co chcę, kiedy chcę i jak chcę, to jąkanie stanowi jedną z wielu, z wachlarza moich cech.
Co więcej, o osobach z jąkaniem często mówi się, że są bardziej empatyczne i wyczulone podczas rozmowy na potrzeby rozmówcy. Warto przyjrzeć się wcześniej już na etapie rozwoju jąkania u dziecka, jakie cechy można wzmacniać u dziecku, aby wtedy, gdy stanie się młodym człowiekiem, który będzie poszukiwał partnera, partnerki, a nawet wcześniej, kiedy będzie starał się znaleźć przyjaciół, co takiego będzie istotne? Jakie cechy warto byłoby w tym młodym człowieku wspierać? Pewność siebie, poczucie własnej wartości, to co już podczas jednego z live'ów wcześniej pojawiło się, o czym rozmawialiśmy. Ale myślę, że warto też popatrzeć od innej strony. Miłość do innych wtedy przynosi rzeczywiście wszystko ze sobą, to co najlepsze, jeżeli najpierw znajdujemy życzliwość, wyrozumiałość dla samego siebie, dla własnych potknięć, dla niedoskonałości. Jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować własną niedoskonałość i przyjąć, że błędy, które popełniamy, przynoszą nam również możliwość rozwoju, możliwość nauki, wtedy jest nam łatwiej samym ze sobą. Jeżeli sami ze sobą jesteśmy w przyjaźni, jeżeli akceptujemy siebie, jesteśmy w stanie zaakceptować innych i także siebie w relacji z innymi. Myślę, że bezwarunkowa miłość rodziców do dziecka jest tutaj takim stabilnym podłożem, na którym jest w stanie rozwinąć się i poczucie własnej wartości, i poczucie pewności siebie, i zaufanie do innych. Zaufanie również we własne siły i w to, że nawet jeżeli w komunikacji zdarzają się trudności, to jednak ja jestem kimś więcej niż te trudności. Jestem kimś więcej niż jąkanie i jestem w stanie mówić tak, jak chcę, kiedy chcę i przede wszystkim mówię interesujące, ważne rzeczy. Kocha się przecież kogoś nie za to, co robi, nie za to, co ma, ale czasem pomimo różnych cech, rzeczy, zachowań. To jest bezwarunkowe. Dlatego też, jeżeli bezwarunkowo przyjmiemy dziecko z jąkaniem, czy też dziecko z giełkotem, takie jakim jest, i damy mu to poczucie pewności siebie i wiary we własne siły, możliwości, zdolności, to w relacjach z innymi będzie w stanie nawiązywać przyjaźnie, a także tworzyć w przyszłości stabilne, trwałe związki. Taka refleksja, która przyszła do mnie, kiedy czytałam rozmaite posty na blogach, ale także relacje w mediach społecznościowych, które pojawiały się w związku z tym świętem międzynarodowym, walentynkowym, i które pojawiały się zarówno od osób z jąkaniem dorosłych, jak i partnerów, choć mniej od partnerów, ale myślę, że wydźwięk ich był właśnie taki, wspólny, że to nie jąkanie może stać na przeszkodzie, ale to, jakie dany człowiek ma do tego jąkania nastawienie i jak postrzega siebie. Siebie jako osobę, która wchodzi w związek, będąc kimś więcej niż trudności w komunikacji, które czasem się zdarzają. To tak nawiązując tylko do walentynek, ale przecież tematem dzisiejszego spotkania jest jąkanie w internecie, o jąkaniu w internecie, a więc zmierzając do tego, aby zaspokoić Państwa ciekawość, co takiego mamy, jeśli chodzi o zasoby internetowe, gdzie warto sięgnąć, gdzie warto zajrzeć. Myślę, że tutaj chciałabym odnosić się zawsze do grupy odbiorców, która najwięcej może na danej stronie bądź w danym blogu dla siebie skorzystać. Na początek miejsca w internecie, w których można przeczytać coś bądź usłyszeć po polsku.
O stronie LogoLab nie będę dużo mówiła, bo właściwie za każdym razem coś o niej mówię, więc myślę, że wspomnę tylko, że jest, że są filmy, że są materiały do pobrania. Warto zaglądać. Pojawił się komentarz. Ja komentarze otrzymuję z pewnym opóźnieniem, dlatego też dopiero teraz odczytałam. Pani Marzena potwierdza, to prawda, o czym pani mówi. Gdyby chciała pani Marzena rozwinąć dokładnie, z czym pani się zgadza, byłabym wdzięczna, z którym aspektem wcześniejszej wypowiedzi. Być może będziemy mogły jeszcze coś na ten temat więcej powiedzieć. Wracając do stron internetowych, oprócz LogoLabu mamy również stronę Katowickiego Centrum Logopedycznego, którą polecam osobom, głównie jeśli chodzi o terapię jąkania u dzieci, to polecam logopedom, aby mogli skorzystać z rozmaitych materiałów, które tam są zamieszczone, ale także rodzice mogą skorzystać, jest bogaty zbiór literatury, do której można sięgnąć. Jest to także centrum, które świadczy usługi terapeutyczne, a więc rodzice dzieci, bądź też dzieci starsze, osoby dorosłe, które potrzebują pomocy, mogą tam również zasięgnąć informacji i ewentualnie podjąć terapię. Zamieściłam tutaj również stronę Fundacji Halo, ponieważ jest to fundacja, która szerzy wiedzę na temat jąkania, ale także organizuje szkolenia i zajmuje się różnymi organizowaniem wydarzeń związanych z jąkaniem. Myślę, że ciekawa strona, można oczywiście potraktować to jako ciekawostkę, ale też zaglądać od czasu do czasu, zerkać, czy pojawiają się nowe szkolenia. Strona Demosthenes, w tej odsłonie demosthenes.eu, prowadzona przez Arkadiusza Ceglarskiego, działacza ruchu samopomocy, ale także coacha, mentora, specjalistę od autoterapii Malcolma Frasera, który prowadzi czasem warsztaty na ten temat. Strona jest już taka bardziej nowoczesna, zaktualizowana. Jest tam właśnie ta książka Malcolma Frasera, która jest podręcznikiem autoterapii, jest przetłumaczona na język polski, więc warto, myślę, zajrzeć i poczytać również o programie Coachment, który Arkadiusz Ceglarski rozwija i myślę, że to może być też interesujące zarówno dla dorosłych osób z jąkaniem, jak i terapeutów. Warto wiedzieć, na czym polega autoterapia, warto wspierać osoby dorosłe, które się na to decydują, bo czasem samodzielnie przejść przez tę właśnie autoterapię bez wsparcia mentora, coacha czy też terapeuty może być trudno. Pani Marzena napisała, że temat podejścia samej osoby jąkającej się do swojego jąkania. I tutaj znów pojawia się to przy autoterapii, znów nam się to łączy. Do autoterapii łatwiej podejść takiej osobie, która traktuje jąkanie jako coś, co jestem w stanie opanować, nad czym jestem w stanie, co potrafię kontrolować w jakimś zakresie. I że jestem na takim etapie, w którym mogę zacząć analizować swoje jąkanie, jestem w stanie rozpoznać, co się dzieje w momencie zająknięcia, czy też przed momentem zająknięcia, co się dzieje po nim. Jestem w stanie przeanalizować swoje myśli, ale też emocje i to, co się dzieje z moim ciałem. Jestem w stanie przejść przez kolejne etapy tej terapii, zmieniając swój sposób mówienia tak, by łatwiej było mi pokonać objawy jąkania. Jeśli jednak dana osoba jest nastawiona do jąkania tak, że to jest coś, co jest większe od niej, coś, co ją przerasta. Jest to trudność, która jest nie do opanowania i gdyby nie jąkanie, to ta osoba mogłaby wszystko, mogłaby góry przenosić i zrealizowałaby tysiące swoich planów, ale, i to właśnie ale, jąkanie bywa często właśnie takim rodzajem argumentu, który tłumaczy, dlaczego nie jest w stanie dana osoba pójść dalej w swoim rozwoju. Więc też autoterapia nie jest dla każdego, nie jest dla osób, które oprócz jąkania zmagają się z innymi trudnościami, czasami o podłożu psychologicznym,
czasami z innymi schorzeniami. Więc nie mówię, że każda osoba dorosła jest w stanie taki program przejść, ale myślę, że ze wsparciem coacha, mentora czy też terapeuty, który jest doświadczony właśnie w pracy tą metodą, myślę, że spokojnie jest to możliwe. I ta metoda daje dużo świadomości, samoświadomości, na czym moje jąkanie polega. Gdzie w moim wypadku te trudności najczęściej się pojawiają i co jestem w stanie zmienić, a co jest poza moim zasięgiem. I czy jestem w stanie zaakceptować ten właśnie stan, w którym z pewnymi aspektami jąkania sobie radzę, ale jest pewien zakres cech jąkania, które są poza moim zasięgiem. Jest to, wiadomo, podłoże neurofizjologiczne i genetyczne, więc nie jesteśmy w stanie jąkania opanować w 100%. Na pewno ciekawą stroną jest także strona OSTOI, Stowarzyszenia Osób Jąkających się. To jest strona, na której są informacje o zjazdach osób jąkających się, o turnusach letnich, ale także o różnych wydarzeniach, które są tematycznie związane z jąkaniem. Myślę, że warto odwiedzać tę stronę od czasu do czasu, aby poznawać aktualności. Jest także strona, która jest blogiem. To blog Jąkała też człowiek, Danuty Krajewskiej. Blog, na którym można się przekonać, jaki jest punkt widzenia osoby z jąkaniem, nie tylko na jąkanie, ale także na życie z jąkaniem. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda od strony prywatnej, życia prywatnego danej osoby, pani autorka, pani Danuta Gajewska, jest otwartą osobą i chętnie dzieli się swoją perspektywą, swoimi przemyśleniami. Myślę, że to jest ciekawa strona. Jeśli ktoś jeszcze jej nie zna, to zapraszam. Natomiast osoby, które znają, no, zajrzałam na stronę i widzę, że nie ma takich bardzo świeżych wpisów, więc chyba nie była ostatnio aktualizowana. Mam nadzieję, że pani Gajewska wróci do pisania bloga, bo to jest dla nas, terapeutów, którzy się nie jąkają, jest to dodatkowe źródło wiedzy, poznawanie perspektywy osoby dorosłej z jąkaniem. I myślę, że to jest wartość już sama w sobie, którą my powinniśmy, jako terapeuci, powinniśmy uwzględniać i dążyć do tego, aby jak najszerzej tę perspektywę poznawać. Co postanowiłam jeszcze Państwu pokazać dzisiaj? Na pewno The Stuttering Foundation to jest strona, która ma mnóstwo zasobów i część z nich jest po polsku. Są ulotki, przygotowane broszury, które ułatwiają pracę logopedom, które trafiają do nauczycieli, do rodziców. To jest coś, co ułatwia też pracę w pierwszym etapie, kiedy w profilaktyce pierwszorzędowej szerzymy wiedzę na temat jąkania w przedszkolach, w szkołach, wśród opiekunów, właśnie tych maluszków. Ale także potem w szkole są też ulotki, broszury dotyczące jąkania w pracy, co jest również, jeśli chodzi o Polskę, taką luką, która ta ulotka zapełnia, ponieważ nie mamy materiałów, które byłyby skierowane właśnie do pracodawców. Nie mamy instrukcji dla pracodawcy, w jaki sposób prowadzić chociażby rozmowę kwalifikacyjną, jak danego pracownika można też zmotywować do tego, aby starał się rozwijać swoje kwalifikacje i nie poddawał się i starał się o awans. Bo czasem dorosłe osoby właśnie z powodu swojej niepłynności nie podejmują takiego rozwoju zawodowego i nie starają się zwiększyć swoich kwalifikacji i nie starają się o awans. Co jeszcze jest ciekawe, Stuttering Foundation ma także podcast. Jest to podcast, w którym Sarah McIntyre, która prowadzi również Virtual Learning, więc takie szkolenia raz w miesiącu, czasem dwa razy w miesiącu, które odbywają się na platformie Zoom, ona prowadzi również właśnie taki podcast, w którym rozmawia nie tylko ze specjalistami, z terapeutami, z badaczami, którzy opowiadają o swoich badaniach, które prowadzili właśnie w zakresie jąkania, ale także z dorosłymi osobami jąkającymi się,
I myślę, że to jest bardzo wartościowy podcast dla osób, które znają język angielski. Bardzo zachęcam. Można się wiele dowiedzieć, nie tylko nowinek, jeśli chodzi o badania naukowe, ale także właśnie o tę perspektywę dorosłych osób z jąkaniem. Jeszcze dwie brytyjskie strony. Strona Michael Palin Center, gdzie mamy wiele materiałów, zarówno dla rodziców, jak i dla terapeutów. I strona Stammy. Stamma ma taki ciekawy, ta strona ma taki ciekawy wygląd, jest bardzo nowoczesna. Przegląda się ją z wielką przyjemnością i zainteresowaniem. Jest ciekawa ze względu też na to, że wiele tam się dzieje, wiele nowości jest wprowadzanych, wiele akcji, które prowadzi właśnie ta organizacja osób jąkających się. I w dniu walentynek właśnie taki wierszyk zamieszczono, coś w rodzaju naszych wierszyków z pamiętników. Na górze róże, na dole fiołki. Zamieść jąkanie na swoim ekranie, tak można by to chyba po polsku przetłumaczyć. Chodzi o to, aby w swoich mediach społecznościowych, przy każdej nadarzającej się okazji mówić o jąkaniu, upowszechniać wiedzę na temat jąkania, chociażby właśnie w związku z tym świętem, które tak bardzo jest rozpowszechnione w Wielkiej Brytanii i w krajach anglojęzycznych. Stamma to także strona, na której wiele się dzieje od strony podcastowej, ale o tym za chwilkę troszkę więcej powiem. Natomiast ze stron amerykańskich, które warte są jeszcze polecenia dla młodzieży, na pewno strona We Stutter, strona stowarzyszenia również takiego amerykańskiego na rzecz osób z jąkaniem i Amerykański Instytut Jąkania, gdzie jest bardzo dużo materiałów. Ja tę stronę bardzo lubię ze względu na metafory o jąkaniu. Czerpałam dość sporo od nich. I co jakiś czas pojawiają się nowe. Pojawiają się także przemyślenia kolejnych terapeutów na temat pewnych aspektów terapii, w których coś trudnego nas spotyka, nas jako terapeutów. Jak sobie poradzić z tymi trudnościami w terapii? Z jakiego punktu widzenia oni na to patrzą? Troszeczkę różni się ten punkt widzenia od takiego, który już od dłuższego czasu w Polsce panuje. I mam nadzieję, że jest przełamowany również innymi perspektywami, a więc nie tylko ta perspektywa, że mamy być jako terapeuci skuteczni, upłynniając mowę naszych klientów czy pacjentów, ale jak zadbać w terapii o tego człowieka, który do nas przychodzi, aby poprawić jakość jego życia. Jak poradzić sobie także z technicznymi aspektami różnych podejść, nie tylko upłynniania mowy, ale także modyfikacji i innych. Stroną, która jest też bardzo bogata w rozmaite narzędzia, pomoce, no ale niestety odpłatnie. Czasem mają jakieś zniżki, ale trzeba czekać na jakąś akcję z kodami promocyjnymi. To jest strona Stuttering Therapy Resources. Tutaj nazwisko Scotta Jarusa i Nini Reeves, na pewno Państwo, którzy korzystają z zasobów anglojęzycznych, jest bardzo znane. Scott Jarus to jeden z autorów narzędzia OASIS, które jest właśnie narzędziem do badania jakości życia. Prowadzimy badania nad OASIS, mamy już przebadaną grupę młodszą, dzieci w wieku od 7 do prawie 13 lat, 12 lat, 11 miesięcy, a także grupę osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Obecnie badamy grupę nastolatków, jest najtrudniej tę grupę zebrać od 13 lat do 17 i 11 miesięcy dokładnie. Jeżeli słuchają mnie terapeuci, którzy mają nastolatków pod swoją opieką, nadal jeszcze bardzo prosimy o wsparcie i polecamy się Państwa pamięci. Bardzo liczymy na to, że tę grupę uda się jeszcze powiększyć. Ta grupa badawcza na razie jest najmniejsza. Jakość życia. Co to znaczy jakość życia? Na przykład jeśli chodzi o nastolatków. OASIS bada zarówno wiedzę ich na temat jąkania, na temat tego, jak jąkanie objawia się w ich wypadku, ale także bada
sytuacje komunikacyjne, które są trudne dla danej osoby i co konkretnie w tej sytuacji jest trudnego. Jak bardzo jąkanie wpływa nie tylko na codzienną komunikację, ale także na plany życiowe, na możliwość edukacji i ogólnie na to, aby mieć dobre życie, na energię życiową, na motywację. Czasem jest tak, że jąkanie, jeśli zliczymy sobie sylaby niepłynnie wypowiedziane, powiedzielibyśmy, ma niewielkie nasilenie, ale kiedy badamy jakość życia, chociażby właśnie kwestionariuszem OASIS, może się okazać, że jąkanie ma bardzo, bardzo duży i silny wpływ na życie tej osoby, pomimo, że możemy go w mowie praktycznie nie słyszeć, może być śladowe. Ale to, co się dzieje, jeśli przypomnimy sobie schemat góry lodowej poniżej powierzchni, a więc w myślach, uczuciach, postawach, to czasem bywa o wiele większym obciążeniem niż te rzeczywiste zająknięcia w mowie, które się pojawiają. Dlatego też tutaj przy okazji tej strony bardzo zachęcam, jeśli już ukaże się to tłumaczenie, wciąż jeszcze czekamy, aby się ukazało, jeszcze troszeczkę to pewnie potrwa. Jesteśmy w kolejce, bo jest kilka różnych tłumaczeń na inne języki i czekamy, aż przyjdzie nasza kolej, ale kiedy tylko to narzędzie się ukaże, bardzo zachęcam do wykupienia i do korzystania. Tymczasem jest BLAB, bateria testów, do których skład chodzi również CAT, czyli badanie również, w jaki sposób dana osoba postrzega, w jaki wpływ jąkanie ma na daną osobę, czyli jak ona postrzega swoje trudności. I ten CAT dla dzieci, nastolatków jest już dostępny właśnie w tym zestawie BAB w skrócie. Dane jest pod koniec zeszłego roku. Bardzo Państwu polecam. Jeśli słuchają mnie osoby niemieckojęzyczne, a wiem, że tak jest, osoby, które są wielojęzyczne, mówią po polsku i po niemiecku, zachęcam do zajrzenia na stronę BVSS. To jest stowarzyszenie niemieckie, które łączy ludzi jąkających się, a także ma swoją taką córkę, grupę, która nazywa się Flow i gromadzi młodych ludzi z jąkaniem. Działają bardzo prężnie. Po niemiecku jest również bardzo ciekawy podcast. Myślę, że te osoby, które słuchają po niemiecku, będą bardzo zainteresowane. Ciekawostka jest taka, że właśnie w ostatnim podcaście była mowa na temat o filmie, który w Niemczech powstaje. Bohater, który się jąka, brzmi interesująco. Będę śledziła i jeśli tylko się ukaże, uda mi się obejrzeć, to na pewno o tym filmie również Państwu powiem. Bardzo ciekawą stroną jest Stuttering is Cool. Tutaj Daniel Rossi, który jest rysownikiem i stworzył komiks jąkającym się bohaterem, pokazuje, w jaki sposób można mówić o jąkaniu z humorem, lekko, z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości i jąkanie zyskuje tutaj odpowiedni wymiar. Nie jest to coś, co przygnębia, co przytłacza, tylko jedna z wielu innych cech danego człowieka, więc myślę, że warto zajrzeć, warto zobaczyć, jak można z humorem mówić o jąkaniu. Są też strony, które oferują bardzo dużo artykułów naukowych na temat jąkania i wiele z nich jest w otwartym dostępie, zarówno na stronie ASHA, a więc Amerykańskiego Stowarzyszenia Mowa, Słuch, Język, ale także Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Jąkania na stronie australijskiej, tego instytutu, który zajmuje się głównie badaniami nad jąkaniem i właśnie z Australii pochodzi program Lead Camp i program Camperdown w nurcie upłynniania, więc jeśli ktoś się interesuje, to warto odwiedzić tę stronę. I myślę, że strony, w których sporo artykułów naukowych się ukazuje, szczególnie dla logopedów, będą interesujące. Natomiast osoby dorosłe z jąkaniem
które znają język angielski, bardzo zachęcam do zajrzenia na stronę Stammy, gdzie jest podcast prowadzony z humorem, nie tak bardzo poważnie, jak również Stutter Talk. To jest też podcast, który bardzo polecam, ciekawi goście i opowiadanie o jąkaniu w ten sposób, że można rzeczywiście łatwiej zaakceptować to, że człowiek czasem potyka się w mówieniu. Nie jest to katastrofa życiowa. Ciekawy jest również podcast Uriego Schneidera, który stworzył taką platformę dla terapeutów. Dopiero niedawno do tej platformy dołączyłam, jeszcze dokładnie nie wiem, jak to wszystko działa, ale jest bardzo interesujące. Jest to żywa społeczność, która dzieli się swoimi doświadczeniami. Jeśli słuchają nas dziś terapeuci, którzy posługują się językiem angielskim w takim średnim stopniu, to już jest wystarczające, to też zachęcam chociażby do odsłuchania podcastów, ale także do dołączenia do tej społeczności. Odbywa się też wiele szkoleń wartościowych, takich przyzwoitych pieniądzach, nie bardzo drogich, więc jeżeli ktoś chciałby się również szkolić, to też warto zajrzeć. Od czasu do czasu pojawiają się bardzo duże nazwiska, ostatnio był Scott Jarus właśnie. Są też inne podcasty, ich listy znajdą Państwo na stronie Logolab w zakładce Multimedia, podcasty właśnie. I myślę, że tutaj wiele opowiadać nie trzeba, wystarczy tylko powiedzieć, że w podcastach można usłyszeć zarówno rozmowy poświęcone typowo jąkaniu, jak i są podcasty prowadzone przez osoby z jąkaniem, ale są to podcasty o życiu. Są to podcasty, w których słychać jąkanie, ale jąkanie nie jest najważniejszą sprawą dla tych osób, które te rozmowy prowadzą. I jeżeli mówimy o jąkaniu, to nie zapominajmy, że często współwystępuje z giełkotem. I warto zajrzeć również na te strony, które giełkotowi są poświęcone właśnie, chociażby Stowarzyszenia Międzynarodowego do Spraw Giełkotu, czy też na stronę, którą stworzyły dwie autorki książki na temat giełkotu. Tutaj myślę, że nazwisko Rachel czy Van Zalen na pewno znane jest osobom, które tym tematem się interesują. I strona Too Fast for Words Rutgera Wilhelma. Myślę, że już o tej stronie też mówiłam, więc nie będę za wiele powtarzać. Test, autotest dla osób, które podejrzewają u siebie giełkot, rozmowy na temat giełkotu i teksty, które wyjaśniają, czym giełkot jest i na czym to ta trudność w mówieniu polega. To tak w skrócie. Miejsca, które często sama odwiedzam i z których korzystam, przygotowując również spotkania, to dzisiejsze troszeczkę o relacjach, troszeczkę o zawartości stron internetowych. Na pewno będzie też spotkanie na życzenie, które będzie dotyczyło metod terapii jąkania, bo o to Państwo prosiliście w komentarzach. Jeżeli są jeszcze jakieś życzenia odnośnie tematyki, proszę wpisywać, bardzo chętnie skorzystam z pomysłów. Postaram się za tydzień w piątek o godzinie 18 przygotować również coś, co zgłosili Państwo jako życzenie, jako temat, który jest interesujący. A dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za udział, za aktywność, za włączanie się, za komentarze. Jeżeli jeszcze są oczywiście jakieś pytania, komentarze docierają do mnie z opóźnieniem, więc jeżeli coś się jeszcze pojawiło, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję również. Dziękuję bardzo za udział i do zobaczenia za tydzień. Dobranoc.